Witamy Państwa nad bardzo fajnym łowiskiem. Jesteśmy w Opolu Lubelskim, łowisko PZW, specjalne, bardzo rybne, wiele gatunków ryb. Będziemy testować dzisiaj zanęty piskarii. Nazywam się Paweł Czuba, jestem producentem zanęt wraz z kolegą Sławkiem. Witam. Co więcej o tym łowisku? Dominującą rybą jest leż, jest dużo karasia, trafia się lin, trafia się karp. Pomijając duże karpie, duże liny są również sumy, szczupaki, sandacze i prawdopodobnie amury też się łowią, łapią ludzie tu amury. Także my nastawiamy się typowo wyczynowo, będziemy łowić zestawem skróconym na 11 metrów. Spławiki od 0,8 do 1,5 grama, jest delikatny uciąg wody, zanętę dokleimy. Będziemy bazowali na leszczu optimum i płoci optimum, skomponowaną z leszczem, żeby pokazać, jak zanętę płciową można w prosty sposób przerobić na zanętę leszczową, ewentualnie w trakcie łowienia zmieniać pewne elementy. Zaczynamy przygotowywać. Witamy na pierwszym z serii filmów o zanętach, dodatkach i aromatach piskarii. Chcieliśmy dzisiaj zaprezentować Państwu zanętę leszczową i płciową, ale ze względu na aurę, jaka nas zaskoczyła na łowisku, pokażemy zanętę leszczową i jak w prosty sposób z zanęty płciowej można zrobić, używając dodatków piskarii, zanętę leszczową. Będziemy łowić na zanętę leszcz optimum i zanętę płoć optimum, przy czym ta płotka będzie przerobiona na zanętę leszczową. Sławek zaprezentuje, jak w prosty sposób tą zanętę płociową wykorzystać i przystosować do panujących warunków na łowisku. No i teraz tak, jeżeli mogę w tej chwili, tak, ja będę na przykład łowił dzisiaj na zanęcie, który Sławek wspomniał, na płoci optimum. Dodam do niego 50% 1:1 leszcza ekstra, on jest o zapachu piernika i dodam tutaj troszkę bułeczki kolorowej, tak samo jak i leszcze optimum dodamy. Dodamy zarówno biszkoptu waniliowego, bo wiemy, że pomijając to, że w łowisku jest dużo leszczy, są też karasie, które też lubią słodycz, więc troszkę dosłodzimy tym sposobem. Dodamy kastera, ochotkę podaną w glinie z ziemią. Delikatnie dokroimy, bo jak okazało się, jest dosyć spory, mocny uciąg, także zestawy też będziemy mieli troszkę pogrubione. Zaczniemy od 0,8, 1 do 2 gramowych zestawów. I kulę będziemy też dosyć mocno doklejać. Ja osobiście będę doklejał kulę w trzech wariantach. Doklejone mocno bentonitem, mocno ściśnięte z małą ilością żywych robaków. Drugie kule będą troszkę doklejone, ale będą już żywe robaki, które troszkę te kule będą rozkruszały i kilka kul będzie dociśniętych, bez kleju, które powinny zacząć pracować po około kilku minutach. No i oczywiście zrobię taki fajny mały miksik, który pokażemy później do kubka i do donęcania. Będziemy używali aromatów. Ja będę używał karmelu i wanilii. Biorąc pod uwagę leszcze, ja wielbiam karmel. Zanęta częściowo płoć optimum ma w sobie odrobinę kolendry, ale karmel, wanilia, to będzie moja taka podstawa, ale użyję aromatów w trakcie łowienia, żeby nie dodawać ich od razu. Myślę, że będziemy wędkować około 3-4 godzin, więc jeżeli nie będzie efektów, około 2 godziny, 2,5 spróbuję z aromatem. Nie będziemy go dodawali od razu, bo to praktycznie jest niewiara w swoją zanętę. Zrobimy to podstawową, kilka dodatków i to wszystko. Ja osobiście dodam jeszcze kopromelasy, którą oczywiście też mamy w ofercie. Biorąc pod uwagę, że są płotki w łowisku, odrobinę kokobelżu dodamy, aczkolwiek zanęty płoć optimum i leszcz optimum są bardzo mocno wzbogacone i kolendrą, karmelem, zarówno kokobelż i kopromelasa. Kopromelas jest dużo więcej w zanęcie leszczowej, w płciowej jest niewielki udział, bo stworzyliśmy tę mieszankę płoć optimum, tak jak Paweł wspomniał, można ją w prosty sposób przerobić na zanętę leszczową, także ona pewne składniki będzie miała. Za chwilę podejrzewam, że przystąpimy do kompletowania wszystkich elementów na sucho i będziemy za chwilę nawilżać. Dodatkowo też zaprezentujemy zanętę karaś marcepan. To jest nowość tegoroczna. Wykorzystując, że nie będziemy w całości filmować naszego łowienia, to wykorzystamy
kamerzystę do tego, żeby sprawdził na sąsiednim stanowisku, jak karasie reagują na tą zanętę. No trzeba jeszcze dodać tę zanętę. W tej chwili może daleka nie widać dokładnie. Ona jest lekko żółtawa. Po nawilżeniu zmienia kolor na seledynowy i wydobywa się w tym momencie nawilżenia aromat marcepana. Bardzo mocny. Zanęta jest dosłodzona. Karaś lubi słodkie, wiadomo. Robaki, cięty gnojak jak najbardziej. Ale sama zanęta jest słodka, aromatyczna, no i kolor. No mamy tutaj lekko muliste, ale ten zielony kolorek zawsze się sprawdza na każdych łowiskach. To myślę, że można przystąpić w tej chwili do kompletowania. Paweł będzie szykował sobie swoją zanętę na Lesztu Optimum z dodatkiem kilku składników z naszej serii. Ja będę kompletował zanętę na bazie zanęty płociowej, 50% Optimum płoci i 50% Leszcza. Mamy przygotowane już przetarte gliny, mamy przygotowanego Jokersa, ochotkę, no i mieszamy. Ja, jak wspominałem, biorąc pod uwagę swoją karasię, dodam biszkoptu waniliowego. Oczywiście i osobiście uwielbiam wanilię, uwielbiam karmel, także te elementy się pojawią. Tego dosypię około 100 gram. Dosypię również kopromelasy. Mogę Paweł prosić? Dziękuję. Też około 150 gram. I praktycznie dodam tylko bułeczki kolorowe fluo, ale to już po nawilżeniu, po przetarciu, żeby w tej naszej bazie barwników nie zabarwić naszych bułeczek. Sławek dodał troszeczkę więcej kopromelasy, dlatego że ta zanęta płociowa, ona w sobie zawiera pewnej części kopromelasy, natomiast zanęta Leszcz Optimum ma jej w sobie zdecydowanie większy udział. Ja natomiast dosypię jeszcze Coco Belge. Oczywiście po nawilżeniu, tak jak klasyka i doświadczenie mówi, wiadomo, zanęta chwilkę musi odstać. Ja mam taką szkołę, że zanętę zawsze na początku przewilżam. Znam te zanęty, często łowię, więc wiem, ile wody muszę wlać, biorąc pod uwagę to przemoczenie wstępne, po powiedzmy 20-30 minutach, jak to odpiję, i tak muszę zawsze dowilżać. Zanęta jest bardzo drobno mielona, wiadomo, ze suchych, prażonych składników, więc ten pobór wody jest bardzo duży. No i oczywiście, tak jak wspomniałem o kleju, o bentonicie, który będziemy dodawać, dzisiaj jest wyjątkowo duży uciąg. Spławik naprawdę bardzo szybko przemiesza się w kierunku prawym. Aczkolwiek po wygruntowaniu fajna półeczka się robi, bo na długości około 1,5 metra mam ładną półeczkę, a w miejscu, gdzie będę kończył przepływanie zestawu, jest lekkie wypłycenie. Tam zanęta mi się będzie zatrzymywała. Wszystkie robaki będą się zatrzymywały i podejrzewam, że w tym momencie tam będą najczęściej brania. Oczywiście będziemy donęcali z kubka wedle potrzeb. Jeżeli to będą leszczyki, to podejrzewam, że jedna, dwie sztuki i będzie kubeczek szedł do wody. Pokażę, tak jak wspomniałem, jak będę przygotowywał mieszankę z robakami, z innymi elementami do kubka. Znamy to łowisko i wiemy, że w momencie, kiedy leszcz dobrze żeruje, to naprawdę należy mu dobrze podsypać, żeby nie odszedł ze stanowiska. Biorąc pod uwagę, że na tym łowisku często łowiliśmy i wiem, jakie mniej więcej proporcje należy zrobić, ja dzielę ziemię 50% do Jokersa, 50% będzie do zanęty. Ziemia składa się z jednej paczki, czyli 2 kg ziemi bełchatowskiej, jednej paczki somę, jednej rozpraszającej i kilogram gliny rzecznej, biorąc pod uwagę, że wiem, że dzisiaj tutaj płynie. I tak jak wspomniałem, część zanęty dokleimy jeszcze bentonitem. Dobra, to odkładamy. I tę część do Jokersa, ja nie wiem jak Paweł, ja sobie to podzielę na dwa. Przygotuję tutaj Jokersa. Jokersa też jedną część skleję. Glina się ładnie klei sama w sobie.
woda mniej więcej po tyle samo. To mamy po pół litra Jokersa, ale jeszcze mniej więcej około 150 gram sobie zostawię, tak jak wspomniałem, o kubku. Co z tym zrobię, ale to później. Ja bym Paweł prosił teraz o ten bentonit. Bentonit. Będzie w ofercie Piskari już w przyszłym roku. W następnym sezonie. Jokersem na tym łowisku należy uważać. Jest bardzo dużo malutkiego konia i jazgarza. I podawanie dużej ilości na początku nieraz może skutkować wejściem właśnie tych rybek w łowisko. W tym momencie sobie przygotuję troszkę ziemi i jokersa, ale to będzie tylko część podstawy do kubka. Nie będziemy tego robić dużo, bo tutaj małe porcyjki idą do kubka, także nie trzeba tego dużo robić. Ta część się będzie składała tak, około 150 gram jokersa, spora garść ziemi, do tego dodamy zanęty, dodamy ochotki, dodamy kastera i prawdopodobnie w pewnym momencie zobaczymy, jak ten ruch wody będzie, możliwe, że dokleimy to jeszcze klejem. To będzie lekko przewilżone, szybko spanie na dno, drobna ryba nie będzie wchodziła, ale tak jak mówiłem, wejdą średnie rybki, wejdą leszcze, ewentualnie karasie, będziemy to podawali. Jeżeli wejdą jazgarze, będą okonie dokuczały, to już tego będę unikał, ale będę miał zostawione trochę czystej zanęty, bez robaków i to spowoduje, że ta ryba średnia może wejdzie i odgoni te okoniki drobne. W identyczny sposób przygotowujemy te nasze mieszanki, bo chcemy pokazać różnicę przede wszystkim między zanętami i sprawdzić, jak reaguje ryba na płoć przekształconą w leszcza i jak reaguje na tego leszcza optimum. Aktualnie jaka jest różnica, pokażmy. To jest, Sławek ma płoć, ja mam leszcza, jest zdecydowanie taki bardziej brązowy, ciemny. Sławka jest płoć typowo czarna. Aczkolwiek w zmieszaniu z naszym leszczem, tak, jednak brązik ciemny wyszedł. Optimum sama w sobie jest dosyć drobna, aczkolwiek nasze tanety leszczowe są lekko pogrubione, także widać, że na sicie czasami zostaje trochę większych elementów. Aczkolwiek wiemy, że te leszcze tutaj nie są jakieś małe, także one potrzebują troszkę takich frakcji grubszych. Dlatego te zanęty są pogrubione. Na inne łowiska nawet odsiewamy na sucho, wstępnie, pewne frakcje na drobnym sicie, żeby tego uniknąć. Mamy jeszcze w ofercie leszcza specjala zawodniczego. To jest bardzo drobno mielona mieszanka, natomiast ona jest o takim charakterystycznym zapachu cynamonu. Ta nam się sprawdzała na Zalewie Zemburzyckim. Tak, i na przykład w Bychawie bardzo, bardzo dobrze. Czyli karmelu i wanilii użyję, ale już w trakcie łowienia 2-2,5 godzinki. Jeżeli nic nie będzie działo, że ta rybka odskoczy, jeżeli kubek nie będzie pomagał. Ja w swojej zanęcie mam wyraźny karmel, więc tutaj nie będę już nic dodawał. Zresztą te zanęty Optimum, one są naprawdę bardzo pełne, jeżeli chodzi o wszelkie dodatki. I lepiej ostrożnie z dodawaniem dodatkowych aromatów. Efekt może być zgoła odwrotny. My spróbujemy zrobić jeszcze karasia marcypana. Od razu pokażemy, jak ta zanęta kolorystycznie się będzie prezentowała. I myślę, że chyba całą paczuszkę można rozrobić, tak, prawda? Odczuwalny jest zapach marcypana, bardzo lekko. Zanęta jest biała, tak jak pokażę, będę sypał od góry. Zanęta jest biała. Sypiemy ją całą i tu wystarczy odrobina wilgoci i zanęta już się zmienia na seledynowy. Nie wiem, czy będzie widać w tej perspektywie, ale zaraz pokażemy.
już marcepana stąd czuję. Już marcepan się wydobył. Od razu widać, że kolor też się wydobył. To jest ananta karasiowa, ona jest grubo mielona, także ona jeszcze dłużej będzie potrzebowała. Aczkolwiek jest wzbogacona klejem. Zacznę od naszykowania zanęty, dodatków, które będą elementem do kubka, które będę podawał na początku, około 3-4 sztuk i w trakcie, jeżeli będzie rybka jedna, druga, ewentualnie spinka, nie daj Boże. I tak, dodałem tutaj tak, garść ziemi, dodałem sporo, około 150 gram jokersa. Do tego dodaję dwie garście zanęty. Zanęty już jest ładnie wchłonięta, minęło kilkanaście minut. Do tego dodam, tak jak mamy w ofercie, miks bułeczek fluo, jest żółta, jest czerwona osobno. Tego dodaję osobno, żeby mi te kolory, dużo, bardzo dużo, kolory zostają. I co do tego będę dodawał jeszcze. Tak jak wspomniałem, mam kastera, mam białe parzone, pinkę parzoną, mam ochotkę. Dodaję kastera, sporo, około półtorej garści. Dodam żywych robaków. Tu mam pinkę, mam białe, też dużo i parzonych już nie będę dodawał, ale za to dodam szczyptę grubej ochotki haczykowej, której już nie rozkruszam, tylko w ten sposób. Bardzo delikatnie, żeby ona się nie porozwalała. Jokers był moczony w melasie z wodą, także on już trochę wilgoci doda, ale ja to jeszcze sobie pozwolę troszkę nawilżyć. To ma się kleić, ma dojść do dna i jak najmniej smugi zostawiać. Przy łowieniu płotek byłoby to zupełnie odwrotnie. Ta smuga powinna jakaś zostać w pionie. I w trakcie łowienia, tak jak wspominałem o aromatach karmelu, wanilii, do tej mieszanki będę dodawał aromatów. To jest mocno już... Zaczyna być kleiste, przewilżone, ale jest bardzo dużo frakcji. Lesz takie rzeczy będzie lubiał, zarówno karaś, które się bardzo często trafiają, zarówno srebrzyste, jak i złote. Chyba jedyne łowisko w okolicy, gdzie można jeszcze złotego karasia złowić, bardzo ładnego. Kolejnym elementem będzie zanęta z ziemią, którą wymieszam w stosunku jedna część zanęty i około dwie części gliny. Ale to też podam w dwóch wariantach. I tak, do tej cięższej, najcięższej zanęty dosypuję kleju od razu do widzę. Klej jest suchy, także odpija, ale odrobina wody jest już moc. Paweł, widzę, też coś kombinuje. Tak, ja mniej skomplikowanie. Dzielę zanętę z gliną na dwie części. Tą mocniej doklejoną daję kastera razem z melasą i ona już sama w sobie będzie dużo później się rozpuszczała. On jest mocno kleista. Jakbyś potrzebował, to proszę. I do tej części mocnej dodaję już martwych rybaków. Są białe, jest pinka i to praktycznie wszystko. Tutaj nie będzie żywych rybaków. I tak jak wspominałem, bułeczki fluo. W międzyczasie robiliśmy zanętę, zaprezentować chcieliśmy karasiowo. Ona ma marcepanowy zapach, jest dużo grubsza. Musieliśmy około godziny odczekać, żeby wypiła i tak pomimo przemoczenia wstępnego wszystko musiało być jeszcze dowilżane. Te zanętę będziemy podawali, co prawda nie my, kolega będzie obok podawał, łowiąc na bata 6-metrowego. Nie dodawaliśmy w ogóle żadnej gliny. To jest jałowa zanęta, dodaliśmy tylko pinki, białych robaków i odrobinę bułeczek fluo. Tak jak wspomniałem, ja i kolega lubimy te bułeczki fluo, zawsze wszędzie dodajemy. Tak się tutaj się znalazło. Odrobinę dodaliśmy tylko bentonitu ze względu na ten ruch wody, który zaobserwowaliśmy przy gruntowaniu. Także kule są dosyć mocne, zanęta chwilkę postoi dłużej. I tą zanętą będziemy próbowali zwabić karasie. Marcepan zarówno lubi leszcz, biorąc pod uwagę, że w łowisku są leszcze, także możliwe, że te leszcze też się będą trafiały.
Podam około dwóch kulek z miksu do donęcania do kubka. Jest Joker, schodka, caster, jest dużo robaków. Także wyjadę trzy razy na start w punkt i zobaczymy, czy ten element ostatni nęcenia będzie działał. Efekt testowania zanęt widać, pogoda nie dopisała, rybki dopisały. Różnica jest chyba taka tylko, że na typowo leszczową optimum jednak te leszcze wydaje mi się, że są większe. Zdecydowanie są większe. Sławek przerobił sobie płotkę na leszcza i efekt widać. Chociaż jakiś przyłów dwóch płoteczek mam, jednego więcej. Jednego karasia, dwie płoteczki, jeden karaś, reszta leszczyk. Zanęta myślę, że się sprawdziła. Trzeba było mocno przegruntować, ciągnęło. Miałem bardzo dużo spinek na lekką, naciągniętą, cienką gumę 063. Miałem spinki mocniej naciągnięte na drugim zestawie 08 i już te spinki się nie trafiały. U mnie zdecydowanie dużo było spinek na miękką gumę, tak jak u kolegi, aczkolwiek u mnie był problem tego typu, że w drugiej godzinie zaczęło mi wąblować od szczupaka. Automatycznie ryba odchodziła, nie reagowała na kubek, ani na donęcanie z ręki. W pewnym momencie napłynęła, dwie, trzy rybki, podanie z kubka, kolejna piana w kilku punktach, znowu przerwa w braniach. Także tyle, co udało nam się złowić, tak wydaje mi się, jest dobry wynik, to jest około 4 kilo, około 3-4 kg będzie. Poskutkowała na leszczyki drobniutkie, bo łapane było bacikiem z brzegu, ale gdzieś tu widziałem linka jeszcze. O, jest linek, nieduży, ale śliczny. Łowisko, jak widać, obfite. I rybka oczywiście do wody. Na tym kończymy dzisiejsze spotkanie. Zapraszamy na następne. Będziemy łowić na Wiśle, najprawdopodobniej w Puławach i testować zanętę rzekę i nowość na przyszły sezon, rzeka Optimum. Zobaczymy. Będziemy łowić na listki, jest dosyć głęboko, uciąg dosyć szybki, także będzie ciekawie. Myślę, że za dwa tygodnie będzie już kolejny film. Dziękujemy. Dziękujemy.